Dzień dobry, Małgorzata Maciejuk, witam Państwa i zapraszam na Obserwator. Słupski Szpital zawiesza wszystkie zabiegi na oddziale hematologii i transplantologii, jednak uruchamia możliwość zasięgnięcia informacji o stanie zdrowia wszystkich pacjentów przebywających w placówce przez telefon. Trzeba jednak spełnić jasno określone wymogi. W związku z wprowadzonym ograniczeniem wizyt osób odwiedzających chorych w oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku istnieje możliwość uzyskania informacji o stanie zdrowia chorego drogą telefoniczną po spełnieniu wymogów identyfikujących osoby uprawnione. W celu uzyskania informacji należy telefonicznie podać imię i nazwisko pacjenta, imię i nazwisko osoby uprawnionej przez pacjenta do uzyskania informacji, adres zamieszkania zameldowania pacjenta, PESEL pacjenta. Powyższe dane muszą być w pełni zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej. Osoby upoważnione do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta zobowiązane są telefonować pod numer telefonu oddziału, na którym przebywa pacjent. Listę telefonów kontaktowych oddziałów szpitalnych można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Wobec pojawienia się epidemii COVID-19 do odwołania wstrzymane zostaną planowe konsultacje w poradni hematologicznej w Słupsku. W okresie tym poradnia hematologiczna nieprzerwanie prowadzić będzie leczenie w programach lekowych, ratunkowym dostępie do technologii lekowych i chemioterapii nowotworów przewlekłych. W stabilnych przypadkach leki wydawane będą na 2-3 miesiące. Miejscem odbioru leków po ustaleniu terminu będzie apteka szpitalna. W przypadkach pogorszenia stanu zdrowia pacjentów leczonych w poradni, konieczności analizy badań laboratoryjnych i modyfikacji dawki leku prosimy o kontakt telefoniczny. Od 18 marca uruchomiona zostaje infolinia hematologiczna. Preferowane godziny kontaktu to od godziny 9 do 15. Numer telefonu 798-544-364. Kontakt telefoniczny z dyżurnym hematologiem należy w pierwszej kolejności powziąć, gdy istnieje konieczność kontynuowania leczenia, przedłużenia leków. Termin odbioru leków przekazany zostanie telefonicznie. Wystąpi pogorszenie stanu zdrowia, pogorszenie wyników badań laboratoryjnych. Pojawi się problem z uzyskaniem świadczenia medycznego z zakresu hematologii w innej placówce służby zdrowia. Pozostajemy w Słupskim Szpitalu. Placówka poszukuje sprzętu ochronnego, dlatego zwróciła się z apelem do firm z branży medycznej o przedstawienie oferty m.in. na zakup maseczek i fartuchów ochronnych. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i koniecznością kompleksowego zaopatrzenia personelu oraz pacjentów w wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej niezbędne do zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku zwraca się z prośbą do wszystkich firm dysponujących tego typu asortymentem o składanie ofert cenowych. Apel dotyczy przede wszystkim odzieży i sprzętu ochronnego. Chodzi nam głównie o fartuchy wzmocnione, kombinezony ochronne, gogle, przyłbice, maseczki, półmaski ochronne typu FFP1, 2, 3 z zaworem i bez zaworu, rękawice, termometry bezdotykowe, osłony na buty, płyny do dezynfekcji. Prosimy o przedstawienie rodzaju produktów z uwzględnieniem numerów katalogowych, rozmiarów, nazwy producenta, liczby oraz ceny i warunków dostawy, w tym dostępności. Oferty prosimy kierować na adres e-mail m.prusak@szpital.slupsk.pl. Zagrożenie epidemiczne nie wpłynęło na realizację miejskich inwestycji. Drogowcy wciąż pracują na kilku ulicach w Słupsku. Wkrótce zobaczymy ich w kolejnych lokalizacjach. Gorzej jest z pracami projektowymi, przy których wymagane są przepływy dokumentów. Jak informuje Zarząd Infrastruktury Miejskiej, nie ma przerw ani opóźnień w realizacji inwestycji drogowych. Ekipy bez przerw wykonują drogę do terenów inwestycyjnych przy ulicy Westerplatte w pobliżu obwodnicy. Tam jeszcze w tym tygodniu pojawi się asfalt. Drogowcy pracują również przy ulicach Piłsudskiego, Zaborowskiej i Legionów Polskich, które w całości lub częściach są przebudowywane. Na ulicy Chełmuńskiego przebudowywane są obecnie sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej. Zaraz po tym układana będzie nawierzchnia drogi. Zgodnie z harmonogramem jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się pierwsze prace przy ulicy Szarych Szeregów. To początek ogromnej inwestycji przebudowy bulwarów nad Słupią i ich okolicy. Wolniej z powodu pandemii koronawirusa realizowane są natomiast prace projektowe. Powodem jest zmiana trybu pracy urzędów. Ich pracownicy kontaktują się ze sobą wyłącznie korespondencyjnie, a w związku z tym przepływ dokumentów jest nieco wolniejszy. Jednak jak zapowiadają przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Miejskiej, nie ma póki co obaw o opóźnienie jakiejkolwiek miejskiej inwestycji.
Spółki miejskie w Ustce nie przyjmują interesantów lub znacznie ograniczają przyjęcia. Ma to związek z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym. Podobne procedury obowiązują w całym kraju. Ograniczenia dotyczą takich podmiotów samorządowych jak Ustecki Zakład Gospodarki Komunalnej, Wodociągi Ustka, Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Zarządu Infrastruktury Miejskiej oraz Zarządu Portu. Większość tych spółek nie przyjmuje interesantów w ogóle. Zarząd Portu ograniczył przyjęcia do niezbędnego minimum. Wszyscy mieszkańcy proszeni są o kontakt telefoniczny, dokonywanie płatności w formie elektronicznej, w formie przelewów. Jeśli chodzi o odbiór odpadów, odbywa się on normalnie według zaplanowanego harmonogramu. Przychodzić, ale także w ograniczonym zakresie można do zarządu portu. Natomiast też apel jest taki, aby takich osobistych wizyt jak najbardziej unikać i nie pojawiać się osobiście w tych jednostkach. Na każdej stronie internetowej, również na stronie miasta, można znaleźć bezpośrednie kontakty do każdej spółki i bardzo prosimy, aby z tej formy kontaktu obecnie korzystać. Trwa rekrutacja do szkół w Ustce. Z uwagi na obecną sytuację odbywa się ona w sposób praktycznie bez kontaktów osobistych osób zainteresowanych z przedstawicielami placówek. Obecnie najlepszą formą kontaktu ze szkołami i przedszkolami jest telefon lub droga elektroniczna. Na tym etapie samorząd nie planuje zmian w terminach rekrutacji. Każdy rodzic, który chciałby zapisać swoje dziecko do szkoły lub przedszkola, może to zrobić telefonicznie, umawiając termin spotkania z dyrektorem lub wyznaczonym pracownikiem. Na stronach internetowych szkół i przedszkoli została zamieszczona stosowna informacja o formie kontaktu z rodzicami oraz o sposobach załatwiania spraw, w tym o trybie postępowania w sprawach rekrutacji. Mamy informacje ze szkół i przedszkoli, że pojawią się przy ich siedzibach skrzynki, do których można wrzucać dokumenty. W tej chwili nie ma decyzji dotyczącej przedłużenia rekrutacji, ona cały czas trwa. Administracja w jednostkach pracuje, więc kontakt telefoniczny jest możliwy i bardzo prosimy, aby w ten sposób mieszkańcy kontaktowali się ze szkołami i przedszkolami. Także na stronach internetowych tych jednostek znajdują się wszystkie bieżące komunikaty. Szkoły zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej pozostają zamknięte jak na razie do 25 marca. W najbliższą sobotę w Teatrze Tęcza w Słupsku miała się odbyć premiera przedstawienia Niesamowite przygody niesamowitych skarpetek. Ponieważ teatr jest zamknięty, aktorzy w czasie planowanego spektaklu będą czytać na Facebooku fragmenty książki, na podstawie której miał powstać spektakl. Niesamowite przygody niesamowitych skarpetek w reżyserii Macieja Gierłowskiego to historia 5 niedopasowanych skarpetek, które poszukują własnej drogi i mając dosyć nudnego życia na stopie, postanawiają same odnaleźć swoje przeznaczenie. Spektakl jest oparty na bestsellerowej książce Justyny Bednarek Niesamowite przygody 10 skarpetek, 4 prawych i 6 lewych. A ponieważ premiera została przesunięta, w sobotę aktorzy na profilu Teatr Tęcza na Facebooku czytać będą fragmenty książki Justyny Bednarek. Początek o godzinie 11. To będzie pierwsze spotkanie ze skarpetkami, bo w planach jest jeszcze kilka historii o przygodach bohaterów, przeczytanych przez aktorów za pośrednictwem Facebooka. Informację o nowej dacie premiery Teatr Tęcza poda, gdy będzie wznowiona jego normalna, artystyczna działalność. Jakie jeszcze spektakle słupskich teatrów będzie można zobaczyć w najbliższych dniach, oczywiście online, powiemy Państwu w specjalnym wydaniu magazynu kulturalnego, który nadamy zaraz po obserwatorze. Miasto Słupsk zamyka place zabaw. Wszystko po to, żeby maluchy i ich rodzice nie gromadzili się w miejscach publicznych, a takich przypadków w ostatnich dniach było sporo. Na placach zabaw, których właścicielem jest miasto, już pojawiły się informacje, że do odwołania będą one nieczynne. Place ogrodzone, które mają furtki, są zamknięte na zamki. Tam, gdzie siatek czy bram nie ma, pojawiły się specjalne taśmy. Zakaz dotyczy wszystkich placów zabaw, zarówno tych największych jak Ogródka Jordanowskiego, Parku PCK przy Parku Witkacego, ale również tych mniejszych, między budynkami na osiedlach, także tych, które powstały z budżetu obywatelskiego. Zanim władze miasta podjęły decyzję o zamknięciu placów zabaw, przez kilka ostatnich dni, gdy słoneczna pogoda sprzyjała wyjściom na świeże powietrze, urzędnicy sprawdzali, czy na placach zabaw są rodziny z maluchami. Były, a na każdym jednocześnie bawiło się kilkoro maluchów. Zamknięcie placów zabaw ma ograniczyć kontakty dzieci i dorosłych, a wszystko z obawy przed zakażeniem koronawirusem. Place zabaw są zamknięte, ale młodzież potrafi świetnie zagospodarować swój wolny czas. Przykładem tego są uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Słupsku.
Mimo żalu, że przez koronawirusa nie mogą obecnie trenować w grupie, uczniowie klas 7A i 7B Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Słupsku nie załamują rąk i przede wszystkim nóg. W ramach zdalnego nauczania starają się wykonywać zadania indywidualnie. I tak na przykład konkurs żonglerki rolką papieru toaletowego wygrał, osiągając znakomity rezultat, 64 odbicia, Maciej Mirynowski, uczeń klasy 7B ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Słupsku. I na takie filmiki od Państwa właśnie czekamy. Jesteśmy ciekawi, jak organizujecie sobie Państwo i swoim pociechom ten wolny czas. Zdjęcia i filmiki można wrzucać na naszą facebookową stronę Obserwator Słupsk. Najciekawsze z nich zaprezentujemy na naszej antenie. A dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.